tym odcinku wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Drugi raz w historii tej serii udało mi się znaleźć gościa, którego w 100% jestem pewien. Gość ma naprawdę wielki, ale to wielki talent i zero wyświetleń. Oglądajcie do końca. No elo! Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zaznania Piosenek Moich Widzów. Chwilę przed nagraniem tego odcinka wrzuciłem sobie posta na grupę, który brzmi: promo alert, tworzysz muzykę, robisz bity, nagrywasz kawałki, pochwal się swoją twórczością w komentarzu. I z tego oto posta będę wybierać kawałki grupowiczów. Jeżeli wy również chcielibyście swoje kawałki zareklamować, zapraszam na grupę follow up, tam jest taki post. Reklamujemy się tylko i wyłącznie w postach z hashtagiem promo alert, które wrzucane są przez administratorów. Samemu nie wrzucajcie, bo dostajecie bany za to. A jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, przypominam o subskrypcji, bo jest to bardzo ważne. I lecimy z pierwszym kawałkiem, jakim jest Antekwit, Młody Rzepa, Życie nie jest łatwe. Uwierz, że życie nie jest łatwe, że ludzie chcą ci przystawiać noże na gardle. Myślałem, że to prawda, a to zwie się kłamstwem. Mam dosyć wszystkich kobiet, co mówią na zawsze. Uwierz, że życie nie jest łatwe, że ludzie chcą ci przystawiać noże na gardle. Myślałem, że to prawda, a to zwie się kłamstwem. Mam dosyć wszystkich kobiet, co mówią na zawsze. Feedback z mojej strony. Uważam, że za długa wstawka instrumentalna przed wejściem. Wy tego widzowie nie widzieliście, bo to ucięliśmy, ale wstawka instrumentalna miała 20 sekund. Za dużo, niepotrzebnie. Czuję trochę kwadratowe flow na tym refrenie. To powoduje, że to jest bardzo mechaniczne. Moglibyśmy tego trochę unikać, bo wydaje mi się, że odbiór utworu jest taki, że jakby to jest schemat, którym sobie cały czas lecisz i co do zasady to nie powinno przeszkadzać, ale wydaje mi się, że gdybyś nie zrobił tego zabiegu, w sensie coś tam trochę rozszerzył, coś tam trochę ściaśnił, że nie byłoby to tak bardzo kwadratowe, to byłoby lepiej, bo byłoby czuć ten luz między wersami. Jeżeli chodzi o tonację, w tune jest git, brzmieniowo też jest całkiem okej. Ale nie odpuszczam, na sobie metalowa bluzka, ciągle w gangu tak jak Yakuza, wchodzimy w handel tak jak luzak. W moim sercu dla ciebie nie ma miejsca, ciągle myślę, która będzie następna. Mała, proszę, nie pisz do mnie na fejsa i nie znów kurwa teraz na ten FaceTime. Która następna, chorzy ci reszka, że pani ma serca, ale ma pecha. Siri numer mi wybiera, ona woli messengera. Kłótnia bez uzasadnienia, obędne koło mnie nawiedza, hej. Troszeczkę mało ekspresji. Ja wiem, że to jest kawałek, który ma być taki przemruczany, ale ja czuję, że te emocje są tak bardzo wypłukane, a w przypadku kawałków takich emocjonalnych bardzo ważne jest to, żeby te emocje jak najbardziej uwydatnić. Mam wrażenie, że wy do końca nie jesteście przekonani tym, o czymś nawijacie, nie? Że nie jesteście w 100% z tym prawdziwi, że jeżeli jesteś smutny, to ja bym chciał usłyszeć to, że jesteś smutny, nie? A tutaj, no takie to było bardziej, nagram sobie piosenkę, o, smutną sobie zrobię, dobra, no to, no, wiadomo. Nie? Że jakby nie było tych emocji. Bardzo krótka zwrota w ogóle i dzielona na dwie osoby. To nie wiem, czy po cztery wersy napisaliście, to bardzo malutko. No, utwór ma 2.23 i były tam cztery refreny chyba. W sensie, bo raz był bridge, raz był prawdziwy refren, potem zwrota i raz bridge i prawdziwy refren, więc w sumie cztery. Szkoda, że ta zwrota taka krótka. Ale co do zasady, to nie jest zły numer. To brzmiało dobrze, to nie miało kategorycznych błędów. Ja po prostu bardzo mocno się przyczepiałem do wszystkiego, ale tutaj łapę w górę mogę spokojnie zostawić. Nie mogę, bo jestem zalogowany. Ale na grupce tutaj serduszko zostaje zostawione. Albo nawet zrobimy tak, że trzymaj się, trzymajcie się chłopaki, ciśnijcie dalej, fajniutkie. Hervidores BPD. Utworzono w wersji testowej Movavi Video Editor. Chłopaki, wystarczyło wpisać Windows Movie Maker w Windowsie. Dziwko, a do tego zawsze blancior. Dziwko, że se siedzę z moją bandą. Dziwko, ja nie nazwę tego randką. Czajnik, to my, a ty jakiś random. A do tego zawsze blancior. Dziwko, że se siedzę z moją bandą. Dziwko, ja nie nazwę tego randką. Czajnik, to my, a ty jakiś random. Co to było? Tu mam zabieg, ale dziwny strasznie, zdziwiło mnie to. Ale słowo dziwnym jest słowem kluczem. Ten track niepokojąco mi się podoba, w sensie spodziewałem się dużo czegoś gorszego po tej focie i po tym utworzonym w wersji testowej. Co do zasady, to nie jest złe. Jeżeli chodzi o audio, to oczywiście mogło być trochę lepiej, w sensie jakościowym. Tutaj czuję, że tam troszeczkę leży. No i ten tekst taki w sumie trochę od czapy. Ten czajnik tam się pojawił, ta tam się pojawiła. Chodzę na imprezę, w jednej ręce trzymam blanta. Po ściągnięciu bucha się zamieniam w komedianta. Nagle łapie mnie dygresja, lecz to tylko oczy przymrużone. Wszystkie laski są tu jakieś kurwa przytłoczone. Z kieszeni wyciągam pakę, czuję się jak myszka. Ratę na Saharę, biorę piwa, kratę. Jak za muła wejdzie, to pomoc nadejdzie. Brrr.
Ziomeczek numer jeden, czuć było cięcia, były tam cięte zwroty, bardzo kwadratowe. Mam wrażenie, że nawinąłeś to na... że nie robiliście kolejnych prób i to jest tak nawinięte bez przyłożenia w ogóle. To jest chyba bardziej spontaniczny utwór, nie? Niżeli coś, do czego byście się mieli bardziej przykładać. Ja też se wchodzę na imprezkę jak kolega wcześniej. My rzucamy tutaj mięsem i to całkiem dobre triki. Twoja dupa dziwka rzuca nam z publiki te staniki. Blancik już się wali, no i piwko nam zaserwowali. Chciałbyś kurwa twelu, aby ciebie tak tu przywitali. Wchodzimy tutaj z całą kliką, ustaw lepiej to na rington, bo przebije was kurwy. Wiem co jest tutaj złego. Oddech. Wy się zapowietrzacie tak trochę, że... tak coś... Tak, to jest to takie, będą tam stampy na filmie do tego momentu pewnie, ale wy się trochę zapowietrzacie, nie? I tam kontrola oddechu to jest bardzo ważna rzecz i tutaj tego nie ma, więc nad tym pracował trochę. Piwko, a do tego zawsze blancior. Dziwko, że se siedzę z moją bandą. Dziwko, ja nie nazwę tego randką. Czajnik, to my, a ty jakiś random. Ale coś jest w tym refrenie, nie? W jakiś sposób sprawia to, że to buja. Generalnie popracowałbym jeszcze chłopaki nad tym wszystkim, bo jest to takie bardzo surowe i fajnie by było, żeby to podszlifować. Ale pozderki. Ambaras, dzban. Proszę. Witamy państwa i prezentujemy pana Zbana. Siema, siema, nie chcę rzucać słów na wiatr. Kiedy mówię, że nie kłamie, to nie kłamie, tak? Nikt nie musi przecież się o mnie bać. Kiedy mówię, że cię kocham, to kocham, tak? Gdy pożyczam, to odpłacam. Kiedy daję, to oczekuję coś w zamian znalezione. Czasem zwracam, a czasem po prostu do kieszeni wkładam. Lecz nie jestem żadnym potworem. Nic nie robię, tylko czasem głośno jem. Czuję bardzo, ale to bardzo mocny przeskok, jeżeli chodzi o ten utwór, a poprzednie utwory. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten utwór, co tutaj prezentujemy, to brzmi jak coś profesjonalnego. To sama otoczka tego utworu, to jak to wygląda, to jak się tego słucha, to w jakiej to jest jakości, to brzmi jak mainstream. Czy Ambaras z jakimś, czy coś posłuchać z bana na platformach cyfrowych? Czy to jest rzucone? Okej. Ale to normalnie wygląda, jakby to była jakaś legitna płyta. Przedstawienie to moja pierwsza epka, w tych kilku piosenkach postaram się przedstawić samego siebie i rzeczywistość z mojej perspektywy. Dzban to piosenka o samorefleksji, rozwoju osobistym, a także ich braku. Całość utrzymana jest w teatralno-kabaretowym stylu tworzącym przyjemny, ale też ironiczny, kontekstowy klimat. Wow! Lubię buty, szampana i pornole. Od czasu do czasu każdy jest gnojem. I nie tłumacz mi, że tak nie powinienem. Głośno jem, bo lubię głośno jeść jedzenie. W sumie wszystko to przestaje mieć znaczenie. Nie jest święty nikt, więc proszę zejść na ziemię. Taki jestem, taki jestem, taki jestem, taki już jestem. Taki jestem, taki jestem, taki jestem, taki już jestem. Taki jestem, taki jestem, taki jestem, taki jestem. Co? Unikalność, słowo klucz. Chciałem powiedzieć, że byłem tu jakby 42 wyświetlenia. I chłop ma jedną subskrypcję. Wiecie, czy to jest jego drugi kanał? Nie wierzę w to, że nie rzucał nic wcześniej nigdzie. Czuję, że to wygląda jak fake konto, nie? Jakby to był ktoś, kto już rapował wcześniej i ma duże zaplecze muzyczne i stworzył sobie jakieś alter ego. Bo to jest tak dobre. O co tu chodzi? Ja od zawsze głęboko wierzyłem w zasadę nie robić niczego na siłę. Przyznam, że przyznać się do winy nie widzi mi się na tamtą chwilę. A jeżeli podniesiesz kurtynę, to ręce umyję, uśmiecham i wpłynę. Gdy odpuścisz, to poczucie winy minie. Jesteś mądra, ja od zawsze tak mówiłem. Troszeczkę stilo jak Adinowak, mam wrażenie, nie? Tak trochę czuję. I jeszcze ta torba, czy to ten pupilek ci ją dał? Tak, bo Adi tak robił, że taka torba. On tak robił zawsze, nie? Pod stołem leży. Nie chciałem tak, musisz uwierzyć mi. Nie taki miałem plan. Co ja poradzę z tym? Ja tak po prostu mam. Te chórki w tle, nie? Muzyka, słowa, animacja, Ambaras. Dobra, czuję, że historia lubi się powtarzać. Jakiś rok temu, czy tam dwa lata temu powiedziałem to samo o Jacku. I powiem to samo o Ambarasie. Wbijajcie tam, ludzie, w sensie zróbmy coś z tym, nie? To nie może być tak, że taki chłop ma 42 wyświetlenia. Zasubskrybuję go z telefonu, bo nie jestem zalogowany po prostu. Dobra, to jest historyczny moment, zobaczcie. Subskrybuję. Byłem drugi. Pierwsza była jego mama, ja jestem drugi. I napisałem, kto przed milionem. Nie wierzę, że jakaś osoba, która właśnie w tym momencie ogląda ten film, nie wejdzie do Ambarasa i nie napisze mu, że jest zajebisty numer i da mu łapkę w górę. I nabiję mu wyświetlenie chociażby jedno, żeby chłop się wypozycjonował lepiej. Każdy z was to musi zrobić, tu jest karta. Tu jest, wbijać do Ambarasa. Taki się urodziłem, zamiast głowy dzban. Taki jest!
jestem, taki jestem, taki jestem, taki już jestem, taki jestem, taki jestem, taki jestem, taki już jestem, taki jestem, taki jestem, taki jestem, taki jestem. Dobra, jakieś inne numery? Te numery mają 3 miesiące. Dlaczego te numery mają 3 miesiące i nikt tego wcześniej nie odkrył? O co tu chodzi? Cześć wszystkim, tęskniłem za wami, za waszymi uśmiechami i za reklamami. Chociaż wiem, że siedzicie za netami i ekranami, cieszy mnie, że was widzę. Prawie kiedy mówię, że jesteście dla mnie wszystkim, to nie kłamię. Dzięki wam moje życie ma sens i jeszcze danie, bo mi płacą za moich podróży pokazanie. Gdy mi dają, to ja biorę, gdy nagrywam, to dostaję. Nie ukrywam strapień, zawsze mówię tak. Nie jest łatwo wcale na film nagrać płacz. W każdym razie vlog jest piękny, dzięki za twój czas. Zostaw mi miły komentarz. Zostaw mu ten miły komentarz. O co tu chodzi? Jak ja się dałem sprankować, to jest jakiś raper, który wcześniej nagrywał i teraz ma alter ego i zrobił sobie fake konto, to no sprankowałeś mnie, nie? A jeżeli jesteś naprawdę osobą, która jakby ma tylko dwie subskrypcje, 45 wyświetleń, co jest nie tak z tym światem? Gdzie jest sprawiedliwość, powiedzcie mi? Zmiotło mnie to z planszy totalnie, nie jestem w stanie prowadzić tego odcinka. Proszę wbić do Ambarasa, widzimy się w mainstreamie. Chcę się bawić na jego koncercie za rok. Prosta sprawa. Trzymajcie się. Hej. Dzwonię do gościa, nie? W sensie nie wiem, o co tu chodzi. Halo? Halo? Słyszysz mnie? Siema, słyszę. O, cześć, cześć. Cześć. Mam cześć, pytanie. Cześć, mam pytanie, bo jestem bardzo confused. Ja tak trochę nie wiem, co powiedzieć, bo nie spodziewałem się, że do mnie napiszesz i na pewno nie tak szybko, no ale... To ja tak trochę nie wiem, co powiedzieć i zastanawiam się, o co tutaj chodzi i chciałem zapytać, czy ty jesteś jakimś alter ego jakiegoś rapera, czy o co tutaj chodzi? Bardzo rzadko spotyka się kanał, który ma dwie subskrypcje, 24 wyświetlenia i taką jakość muzyki i grafikę, i autorską muzykę. I jestem w szoku bardzo. Ale aż mi tak mi miło, jak mi tak mówisz, dzięki wielkie, no. Nie, no naprawdę. Nie, ja sobie tak robiłem, wiesz co, od dłuższego czasu, dużo sam dla siebie i też tak z kolegami, ale nigdy nie wrzucałem tego jakby w internet, no i się uczyłem i robić muzykę. W sumie chyba bardziej mnie to jarało, robienie bitów dawniej, no a potem tak chciałem też do tego coś nawinąć, no i zrobiłem to. Pozbierałem sobie właśnie ostatnio, bo to już w sumie 2 miesiące temu te piosenki i wrzuciłem wtedy na YouTube, tylko nie robiłem z tym nic, wiesz, no właśnie... i dlatego mają 2 subskrypcje, no to tam moje siostry i mamy w sumie chyba. Ja jestem drugą subskrypcją. Nie uprzedziłem trochę, ale to wszystko się nagrywa i jakby jesteś na odcinku i chcemy tutaj podbić trochę statystyki, bo uważam, że jest to jakościowa bardzo muzyka i chcę to przedstawić szerzej. No to pozdrawiam w takim razie wszystkich, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Moi drodzy, wierzę w waszą siłę, musimy wypromować tego gościa. Taki talent nie może się zmarnować. Wiem, że youtuberzy bardzo często proszą was o udostępnianie filmików, ale tym razem proszę was jako słuchacz, a nie jako youtuber. Udostępnijmy gościa, gdzie tylko się da, pokażmy, że internet ma moc. Taki, że mieszczy się w buty, ale nie w okulary. I choć ciągle powtarzam, że czasu sporo...